Zostałem wyznaczony do takiego zespołu pięciu szybowców. Sam Hall, powiedzmy, czterech szybowców za Gabronem. To, to żeśmy pół lotniska rozpędzali, zanim się oderwał. Mało tego. Lataliśmy bez łączności radiowej. Ja się tak, ja bardzo lubiłem akrobację kręcić, w związku z tym, mając tam powiedzmy lat, będąc maturzystą, zostałem wytypowany przez kierownictwo do swojego debiutu jako pilot demonstrator na szybowcu akrobacji podstawowej Mucha 100A, pamiętam, gdzie to było kilka tysięcy ludzi na lotnisku, takie pokazy, kilkadziesiąt samolotów z całej Polski i tak dalej. Byłem z tego bardzo dumny, przejęty też. Tym. Wszystkim. No a później, ponieważ kierownictwo wiedziało we mnie, że dobrze kręcę akrobacje, to zostałem wyznaczony do takiego zespołu pięciu szybowców. Zespół pięciu szybowców w szyku robi akrobację. Pamiętam, że prowadzącym zespoł, to by, a szybowce to były typu mucha 100 i mucha standard. Hall, sam hall, powiedzmy, czterech szybowców za Gabronem. To żeśmy pół lotniska rozpędzali, zanim się oderwał, a piąty szybowiec był y, holowany przez kukuruźnik, czyli CZ-13, i tam na wysokości 1500 metrów żeśmy się łączyli zespół prowadzącym. Pamiętam taki byłem dunny, że w takim zespole latam, ponieważ prowadzący to był szef szkolenia. Ja latałem na tej drugiej pozycji w szyku, czyli to ona jest taka w miarę najłatwiejsza. Ale za mną na przykład leciał szef wyszkolenia, aż szef pilotów doświadczalnych nie Pakuła, Później następnym pilotem to był inżynier Tomczyk, późniejszy profesor z Politechniki Rzeszowskiej, opiekun kursu pilotów na Politechnice Rzeszowskiej. No i był jeszcze piąty, to był też pilot doświadczalny, inżynier Pieczek. Pamiętam takie różne tam elementy ćwiczeń, no problem jak latać w szyku, utrzymać się w szyku, nie mając gazu i silnika, prawda? To było dopiero, mało tego. Lataliśmy bez łączności radiowej, czyli wszystko to, co mamy robić w powietrzu, musiało być dokładnie omówione na Ziemi przed startem. Następnie piloci musieli mieć do siebie zaufanie, żeby się nie zdarzyć w powietrzu. No i to był taki przygotowywany zespół na pokazy lotnicze. No, no, bo to się uprawnienie się wpisywało później do dziennika, że takie i tak. Pamiętam taki dla mnie, e, to robiliśmy oczywiście różne ławą, szykiem, to później pętle robiliśmy, kończyliśmy tam e, tak zwanym lejkiem, to się nazywało, pięć szybowców lejku. Wyprowadzaliśmy i, i przed, tak, jakby trybuna jest, powiedzmy, na 300 metrów leciliśmy w pozycji z wiatrem, na 300 metrach, tak z boku trybuny, tam tych tłumów, które są na lotnisku, w szyku jeden za drugim, to się nazywa pęk. I yy, yy, w odległościach bardzo krót, bliskich, takich po 20 metrów. I odbywało się taki pamiętam ten ostatni manewr, który na mnie robił wrażenie i wymaga ode mnie dużego skupienia. I od wszystkich, to tak pierwszy robił szybki wywrót na plecy z zatrzymaniem, pół pętlą w dół, 300 metrów. I wyprowadzał na 5 metrach. Trzeba się rozpędzał do maksymalnej prędkości około 200, wtedy miałem taką ograniczenia. Ja wyszedłem ja jako drugi lecący, 121, 122, 123, pach, na plecy, zatrzymaniem na plecach, tak, jak, że zawisłem na chwilę na pasach i pół pętlą w dół. I widziałem tego, który ja nurkowałem, a on już wyprowadzał, powiedzmy prowadzący. I na scenie 3 sekundy tak lotu poziomego na 5 metrach i pionowo prawie do góry, żeby w końcu w maksymalnej wysokości zrobić przewrót przez skrzydło nie? i w dół. I to był taki ten moment trudny, kiedy powiedzmy ja szedłem za kolegą, szefem prowadzącym, i widziałem jak on mi nad głową się przewraca, prawda? I później się mijamy, bardzo blisko. I później to sam, ten sam manewr musiałem ja robić, mając świadomość, że za mną jeszcze jest trzech kolegów, prawda? <laughs> to było takie dosyć fajne, no ale to tak się przyjemnie teraz wspomina po latach. Takie latanie. A py... odpowiedź jest na pytanie, a jak byście się w tym szyku utrzymywali, prawda? No więc bardzo prosto. W samolotach, to jak się lata w szyku, to jest gaz, prawda? Czy to odrzutowy, czy to obroty turbiny, czy powiedzmy połkowy, to tam manetką gazu, znaczy gaz się zwiększa. To było prosto. Prowadzący lider na wysokości 1500 metrów otwierał hamulce aerodynamiczne, tak powiedzmy, na między jedną trzecią a połowę maksymalnego otwarcia. I on zablokowywał to otwarcie hamulców i on cały lot jako prowadzący zespołu wykonywał z otwartymi hamulcami. A my mieliśmy ten zapas właśnie, yy, przymykało się hamulce, to tak by się dodawało gazu, prawda, zmniejsza, otwierało i tak dalej. Yy, na szybowcach przed Uzyskanie, znaczy przed skierowaniem pilota na egzamin na licencję, jedną z uprawnień było obowiązkowe szkolenie na bocianie w zakrytej kabinie pod kołpakiem. Z przyrządów to był tylko prędkościomierz, wariometr, chyłomierz poprzeczny i pędzel tak zwany wskaźnik prędkości kątowej. I to wszystko. I oczywiście wariometr jeszcze, nie? To szkolenie pod kopakiem miało na celu nauczenie pilotów latania w chmurach. Ponieważ piloci nasi byli tak wyszkoleni, że na przykład zdobywali diamenty, czyli przewyższenie szybowcem powyżej 5000 metrów w chmurze typu cumulonimbus, czyli burzowej. Na przykład taka sytuacja. Przerywamy loty, ponieważ od zachodu nad, nad lotniska, do lotniska idzie wielki czarny cumulunimbus, taki wypiętrzony gdzieś wierzchołki, 7-8 tysięcy metrów. Czarno, widać tam, podmuchy się już zbliżają. Szybciutko zwijamy sprzęt, w szybowce do hangaru. Ale w hangarze, w kącie zawsze, na taką okoliczność, stała jedna, tzw. zwana mucha 100A, szybowiec, z instalacją tlenową dla pilota który wystartuje, w taką chmurę pole, wleci, gdzie są wyładowania błyskawice, no czarno wręcz. No i, żeśmy, i tak się stało, wyciągnęliśmy ten szybowiec, zdążyliśmy schować pozostałe szybowce z lotniska. Czy samolot podkował i do szybowca wsiadł kierownik aeroklubu, pilot Zbyszek Nowakowski, sprawdził instalację tlenową, sprawdził barogramki dwie, które były do zapisania wysokości, no i wystartowali w kierunku tej chmury, która grzmiała, czarno tam było. Po chwili szybowie, samolot wrócił, wyczepił go. No i my wszyscy czekamy na ten szybowiec, który poleciał przed tą chmurę. No oczywiście po jakichś 40 minutach okazuje się, ląduje chmura. Burza przeszła, drzewa się wyginały to wszystko, jak to wiecie, Komolonibus, lokalna burza taka mocna. Opady już taki, przeszły tak gwałtowny, śiąpi drobny deszczyk, patrzymy, a tu szybowiec, nasz Mucha, podchodzi do lądowania, robi, robi lot tak zwany hangarowy, czyli blisko hangarów się zatrzymuje, wysiada i pierwszą rzeczą, którą zbyszek robi, to pilot Nowakowski, to zagląda, czy barogramki zapisały. Zapisały. Co się... I później opowiada, relacja w swojej książce, tą relację jego zamieszczam. On wszedł w tą chmurę burzową z takim wyposażeniem, taką drobinką, prawda? Ten szybowcem delikatnym. I mówi, noszenia były tak duże wznoszenie, że wariometr, pierwszy, były dwa wariometry, jeden w zakresie do 5 metrów wnoszenie, a drugi pokazywał zakres plus minus 30 metrów. To mówi dostał się w takie wznoszenie, że ten wariometr plus 30 metrów, wskazówka była do oporu. Na sekundę, 30 metrów na sekundę, a później jak wyliczyli z zapisu barogramki, to miało ponad 40 metrów wznoszenie, prawda, na sekundę. I kiedy oczywiście kabina została oblodzona, bo on w sumie nabrodził chyba około 7000 metrów, wyszedł z tej chmury, no i czekał, żeby to wszystko przeszło i wylądował szczęśliwie. Ale znam też przypadki takiego pilota, Kermana, Znanego akrobaty z tego okresu, kiedy wszedł w taką chmurę i był tak duży grat, że mu stług oszklenie kabinki plastikowe, prawda? A duży grat powodował, że on twarz musiała spuchła, stracił wzrok i stracił w końcu przytomność, prawda? E, zdążył tylko wypuścić, otworzyć hamulce aerodynamiczne, bo te szybowce, właśnie te drobne typu muchat, Delikatne nie, delikatne szybowce typu mucha, 100 mucha standard, miały tą własność, że jak pilot traci orientację przestrzenną, na przykład w chmurze, to żeby nie doprowadzić do rozsypania się szybowca w powietrzu na skutek przeciążeń, wystarczyło, tak, instrukcja mówi, wystarczyło tylko otworzyć pełne hamulce i puścić stery. I puścić stery i, i czekać, aż szybowiec w jakimś tam niekontrolowanym położeniu wypadnie z tej chmury. Ale o co chodzi? On przypuszczonych sterach, pełnych hamulcach, nie przekroczy dopuszczalnych obciążeń i nie przekroczy dopuszczalnych prędkości, a o to chodzi. Później jak się wyjdzie, to zobaczy się Ziemię czy coś, to można już przejąć sterowanie. No, ale Kerman pamiętam, stracił wtedy przytomność, więc ten szybowiec w jakimś korkociągu niekontrolowanym spadł na drzewo. To mu uratowało życie, a jako takie szczęście lotnicze to miał takie, że w promieniu tam powiedzmy kilkuset metrów to było jedyne drzewo. Na które on trafił. I to, tak byli piloci szkolni do licencji szybowcowej. Kiedy się uzyskało licencję szybowcową, zaczął się, był następny etap, już latanie wyczynowe, to się nazywało, wyczynowe. Czyli pilot był w Varoklubie zaliczany do grupy już pilotów latających wyczynowo, i wtedy odpowiednie szybowce były dla niego przygotowane i odpowiednie zadania. No, następnym etapem to było co? Uzyskanie. Odznaki z trzema diamentami. A warunek do uzyskania odznaki wcześniej po drodze była złota odznaka, oczywiście, ale już nie będę się rozpowiadał. Yy, odznaka z trzema diamentami to trzeba mieć to przewyższenie powyżej 5000 metrów, przelot szybowcem powyżej 500 kilometrów, bądź w dowolnym kierunku, bądź przelot tak zwany docel, to się nazywało, 300 kilometrów, czyli zakładało się, że ja chcę lecieć na przykład z mięsa. Przykładowo gdzieś tam do Leszna. Nie? I to wychodzi, przykładowo, nie, do Ostrowa akurat to wychodzi z Mielca. I trzeba dolecieć. To było tyle trudne, że się zakładało punkt, do którego się dolatuje. Bo jak był przelot otwarty, to się leciało, gdzie są warunki, byle tylko być poza zasięgiem. No, oprócz tego, piloci trenując, przygotowując się do takich wyczynów, na przelotach, na podpływie Mistrzostwa Polski, jak się kwalifikowało do takich Mistrzostw Polski? Były bardzo prosty. Skuteczny system w Warokubie w całej Polsce. Polegał on na tym, że były tak zwane memoria bitnera to się nazywał. Bitner to był taki warszawski pilot znany szybowcowy, który zginął w czasie zawodów w rozcie chmurowym. No i później Memoria się odbywał ogólnopolski co roku. I teraz tak, były taki regulami, gdzie na przykład piloci latający na otwarte przeloty po trójkątach, trójkąty 100, 150, tam 300 i tak dalej, w zależności od uzyskanych prędkości przelotowych na tych trójkątach, mieli określoną ilość punktów. To był też taki regulamin. No i powiedzmy, ta punktacja się zbierała i zawsze wisiała na tablicy ogłoszeń, powiedzmy, trójka najlepszych pilotów z tej punktacji. No oczywiście pozostali też, ale bo wiadomo, że tych trzech najlepszych zostaje zgłoszonych do zarządu głównego Oroklubu i oni mają szansę, jeden z nich, ten pierwszy zwłaszcza, być zakwalifikowanym do udziału w mistrzostwach polskich szybowcowych. A oprócz tego, były, to był jeden warunek. A oprócz tego można się było zakwalifikować do mistrzostw polskich szybowcowych ze tzw. regionalnych zawodów szybowcowych. Powiedzmy, w Mielcu były zawody szybowcowe dla regionu rzeszowskiego, w którym było trzy aerokluby. Stalowa Wola, Rzeszów, Krosno. No i się zlatywali szybowce i w ten sposób, powiedzmy, znowu najlepszy zwycięzca tych zawodów był kwalifikowany do Mistrzostw Polski. Tak to funkcjonowało i się okazuje, że system był dobry, ponieważ mieliśmy jednych z najlepszych pilotów pilotów szybowcowych na świecie, bo Mistrzostwa Świata się zbywali, wygrywali i tak dalej. Ja latajmy na szybowca tylko 3 lata.